Samobójstwo, akt odebrania sobie życia. Przerażający akt, ale niestety częsty przypadek. Co 40 sekund ktoś umiera z powodu samobójstwa. To milion ludzi rocznie. Może nigdy bezpośrednio nie zajmowałeś się samobójstwem. Może ktoś, kogo znasz, próbował lub popełnił samobójstwo. Być może próbowałeś popełnić samobójstwo. Niezależnie od tego, jakie masz doświadczenia z samobójstwem, bardzo ważne jest, aby zrozumieć oznaki zachowań samobójczych. Pamiętaj jednak, że nie każda osoba o skłonnościach samobójczych będzie wykazywać te objawy. Ponadto zobaczenie pojedynczego znaku nie oznacza, że daną osoba ma skłonności samobójcze. Celem tego filmu jest zrozumienie tych znaków i ustalenie, czy daną osoba potrzebuje pomocy przyjaciela lub specjalisty. Znak pierwszy. Mówienie o samobójstwie. Co myślisz o samobójstwie? Czy kiedykolwiek myślałeś o zabiciu się? Jakbyś się zabił? Jak myślisz, jaki jest najlepszy sposób popełnienia samobójstwa? Takie pytania lub wyrażenia mogą sugerować, że daną osoba się nad tym zastanawia. Mówią o tym, bo chcą twojej opinii. W pewnym sensie proszą o radę w popełnieniu samobójstwa, nie przyznając się do tego otwarcie. Może to być również sposób, w jaki wołają o pomoc. Znak drugi. Rozdawanie cennych rzeczy. To dziwne zdarzenie, gdy ktoś rozdaje drogie przedmioty lub przedmioty, których mogą potrzebować. W ich umyśle, gdzie idą, nie potrzebują rzeczy materialnych. Rozdawanie dóbr materialnych bliskim może być sposobem, w jaki myślą, że pomagają przyjaciołom i rodzinie po ich śmierci. Znak trzeci. Zmiana woli. Zwykle istnieje szereg zdarzeń, które powodują, że ktoś pisze swój testament. Wydarzenia te obejmują małżeństwo, posiadanie dzieci, starość, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub śmierć bliskiej osoby. Jeśli wydaje się, że ktoś chce napisać testament nieoczekiwanie, spróbuj zapytać go, dlaczego zdecydował się go napisać. Znak czwarty. Posiadanie broni. Oczywiście samo zdobycie broni nie oznacza, że ktoś ma myśli samobójcze, ale w połączeniu z wcześniej wymienionymi znakami powinno służyć jako ostrzeżenie. Zwłaszcza jeśli nie wykazują żadnych oznak zajmowania się takimi rzeczami jak strzelanie jako sport, strzelanie jako hobby czy kolekcjonowanie broni. Znak piąty. Dziwne wzorce snu. Dziwne wzorce snu są często widoczne u osób o skłonnościach samobójczych. Nie powodują ich zaburzenia snu. W rzeczywistości to stres lub niespokojne myśli spowodowane problemami osobistymi powodują, że daną osoba ma problemy ze snem w nocy. Z tego powodu niezdolność do snu trwająca przez długi czas może wskazywać, że ktoś cierpi na depresję lub ma myśli samobójcze. Znak szósty. Niska energia. Niski poziom energii często występuje u osób z depresją, która czasami jest połączona z myślami samobójczymi. Ten niski poziom energii jest wynikiem braku snu i niewielkiej motywacji do wykonywania czynności, które faktycznie pomogłyby im poczuć się lepiej. Znak siódmy. Nadużywanie narkotyków lub alkoholu. Badanie przeprowadzone przez Bruce'a Alexandra dotyczyło teorii uzależnienia przez szczury od narkotyków. Wcześniejsze badania wykazały, że szczury mają silne predyspozycje do uzależnienia od narkotyków, pomimo oczywistego ryzyka porażenia prądem lub pozbawienia pożywienia. Alexander zakwestionował ten pogląd, przeprowadzając własne badanie. Umieszczał szczury w klatkach, gdzie mogły swobodnie wykonywać różne czynności i wchodzić w interakcje z innymi szczurami. W poprzednich badaniach szczury były same w klatkach, często nie mając nic do roboty poza uzależniającym narkotykiem. W tym badaniu odkrył, że szczury rzadko sięgały po narkotyk. Te same wnioski można wyciągnąć dla ludzi. Kiedy ludzie nie czują się z nikim związani, mogą zwrócić się do narkotyków i alkoholu jako formy ucieczki. Innym powodem może być to, że uważają, że narkotyki mogą dać im wystarczającą siłę woli do popełnienia samobójstwa. Znak ósmy. Niska motywacja do życia społecznego. Osoby, które chcą popełnić samobójstwo, często porzucają swoje życie towarzyskie. Osoby z depresją i skłonnościami samobójczymi często nie czują więzi z innymi osobami wokół siebie. W rezultacie mogą skończyć z porzucaniem obecnych przyjaciół lub rodziny, ponieważ nie czują się dla nich wystarczająco dobrzy. Mogą również postrzegać kontakty towarzyskie jako rzecz mało istotną. Znak dziewiąty. Nieuczestniczenie w zajęciach, które kochają. Ludzie o skłonnościach samobójczych również w depresji nie są już zainteresowani zajęciami, które kochają. Wydaje się, że nic nie ma znaczenia, a ich zainteresowanie maleje. Znak dziesiąty. Samookaleczanie się. Samookaleczenie jest jednym z największych znaków, że ktoś może mieć myśli samobójcze. Przykładami tego są skaleczenia, oparzenia i zatrucia się. W pewnym sensie jest to sposób, w jaki ludzie o skłonnościach samobójczych testują wody, aby sprawdzić, czy rzeczywiście mają to, czego potrzeba, aby popełnić samobójstwo. Byli samookaleczacze często mówią, że ból fizyczny pomaga im uciec przed emocjonalnym. Znak jedenasty. Emocjonalność.
Niewyjaśnione reakcje emocjonalne na pewne rzeczy, które ludzie powiedzieli w ich obecności. Może nie mieć dla ciebie sensu, dlaczego te słowa wywołują taką emocjonalną reakcję, ale mogą to być słowa, które przypominają im o traumatycznym wydarzeniu w ich życiu. Znak 12. Mowa ciała. Jest to bardzo ogólny znak, ale w połączeniu z poprzednimi znakami może być dobrą wskazówką dotyczącą depresji i myśli samobójczych. Szukaj mowy ciała takiej jak opadające ramiona, wpatrywanie się w podłogę i niechęć do nawiązania kontaktu wzrokowego. Znak 13. Wcześniejsze próby samobójcze. Najważniejszym i najbardziej oczywistym znakiem, że ktoś może mieć myśli samobójcze, jest to, że próbował tego dokonać w przeszłości. Nazywa się to tendencjami samobójczymi. Jedną z rzeczy, których ludzie nie rozumieją na temat depresji, jest to, że nie da się jej tak łatwo wyleczyć pigułkami. Nagłe odstawienie leku może wywołać gorszą falę depresji, która doprowadzi do kolejnej próby samobójczej. Znak 14. Szczęście i spokój. Ten znak jest trudny do zauważenia, ponieważ możesz mieć wrażenie, że daną osoba ma się lepiej. Błędne przekonanie na temat depresji jest takie, że najniższy punkt, kiedy są naprawdę smutni i leżą w łóżku, jest tym, co powoduje, że ta osoba popełnia samobójstwo. To, co faktycznie dzieje się w tym momencie, to brak chęci do zrobienia czegokolwiek. Są na tak niskim poziomie, że nie chcą jeść, oglądać telewizji ani brać udziału w swoich ulubionych zajęciach. Dni spędzają głównie w łóżku. Popełnienie samobójstwa w rzeczywistości wymaga energii i planowania, więc dzieje się to tuż powyżej najniższego punktu, kiedy mają energię, aby jasno myśleć i zrealizować swoje plany. Tuż przed samobójstwem członkowie rodziny lub bliscy przyjaciele, którzy mieli kontakt z ofiarą, nawet zgłaszali, że widzieli ją szczęśliwą i spokojną. Dzieje się tak, ponieważ osoba o skłonnościach samobójczych sfinalizowała swój plan i myśli, że w końcu może uciec od bólu tego świata. To było 14 oznak, że ktoś może mieć myśli samobójcze. Teraz pamiętaj, że pojedynczy znak niekoniecznie oznacza, że ktoś myśli o zranieniu siebie. W komentarzach poniżej chcę wiedzieć, jakie jeszcze mogą być inne znaki, które nie zostały wymienione.